Za inflację się uważa potocznie, i to jest ten właśnie to błędne rozumienie, że jest to wzrost cen. Współczesna definicja jest o tyle niefortunna, że ona mówi o skutku i to nie i to jednym z wielu skutków procederu inflacyjnego, ale nie mówi o jego istocie. W praktyce inflacja jest wtedy, kiedy zbyt duża ilość pieniędzy ściga się z mniejszą ilością dóbr. To było klasycznie w PRL-u tak było, że było znacznie mniej dóbr niż pieniędzy, bo pieniędzy było za dużo. A więc właśnie problem leży w tym, że pieniędzy jest za dużo. No skąd się bierze za dużo pieniędzy? No bierze się stąd, że z różnych powodów, ale może to być, głównie to jest polityka monetarna państwa, która, czy banku centralnego, która polega na tym, że bank centralny wypuszcza na rynek zbyt dużą ilość pieniądza. Każda zmiana stóp procentowych wpływa na całą gospodarkę, a co za tym idzie, finanse każdego z nas. Nigdy wcześniej wskaźniki te nie miały tak niskiej wartości jak w czasie pandemii. Ten okres mamy już za sobą, a Rada Polityki Pieniężnej od października kontynuuje comiesięczne podnoszenie stóp. Stopa procentowa jest ceną pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. Warunkuje cenę, jaką trzeba będzie ponieść, pożyczając od banku środki, jak również cenę, jaką zapłaci bank, jeśli zdecydujemy się mu oddać środki w depozyt. Centralnym tematem pieniądza, związane z pieniądzem, jest cena pieniądza. Cena pieniądza to są odsetki, jakie jesteśmy gotowi zaakceptować za to, że nie skonsumujemy dzisiaj, tylko na przykład za rok czy za dwa. Czyli wartość, jaką przypisujemy czasowi, to się nazywa preferencja czasowa, jaką wartość jesteśmy gotowi poświęcić za to, że nie kupimy sobie teraz tych butów, kupimy sobie może za rok. I każdy człowiek ma te preferencje różną. Są tacy ludzie, którzy, dzieci na przykład, muszą mieć natychmiast, prawda? A starsi ludzie to wolą, nawet nieraz wbrew rozsądkowi, odkładają, potem trumna nie ma kieszeni. Zapominają o tym. Więc, ale średnia, wypadkowa tych wszystkich tendencji, tych preferencji do odłożenia konsumpcji ma jakąś określoną wartość. I to jest prawdziwa cena pieniądza. Nie to, co Rada Polityki Pieniężnej ustali. Bo Rada Polityki Pieniężnej Komitet Rynku Otwartego w Stanach Zjednoczonych przy Fedzie ustalili absurdalne, można powiedzieć idiotycznie niskie stopy procentowe, bo nie ma możliwości, żeby ktoś się zgodził na to, że będzie oszczędzał, jak będzie 0% dostawał. Bo jak ja mam za rok dostać tyle samo pieniędzy, złożę do banku i dostanę 100 zł za 100 zł, to nie składam do banku, tylko że coś kupię za to, prawda? I każdy człowiek tak myśli i to powinien ekonomista, który taki proces przewiduje, powinien to wiedzieć. No niestety dla celów politycznych, właśnie żeby ułatwić jako pozyskiwanie pieniądza, żeby ułatwić pożyczanie pieniądza, czyli zniewalanie obywatela, bo każdy kredyt to jest zniewolenie nas. My jesteśmy już uzależnieni od kogoś, bo musimy to oddać, jak nie, to nam zabiorą zastaw. I ten proces ustalania niskich stóp procentowych, to się nazywało Zero Interest Rate Policy, czyli polityka zerowych stóp procentowych. To było u nas 1/10, jeszcze 2 lata temu, czy półtora roku temu, była 1/10%. No to wyobraźcie sobie, jeżeli 1/10% to jest koszt pieniądza, to żeby pozyskać ten pieniądz, trzeba temu, jeszcze bank chce zarobić. To pewnie ten pożyczający musiałby dopłacać bankowi za to, że bank od niego łaskawie pożyczy. I tak się stało. W Stanach, w Europie jest chyba w obiegu, nie wiem, 1,7 biliona, czyli 1700 miliardów obligacji, które są mniej warte niż
ilość pieniędzy, jaką. Obligacja działa w ten sposób, że ja na przykład pożyczam od ciebie pieniądze, ty pożycza ktoś ode mnie pieniądze, to daje mi w zamian obligację, na której jest napisane: ja niżej podpisany zobowiązuję się oddać te 10 tysięcy złotych za 3 lata, płacąc rocznie tyle i tyle pieniędzy. W związku z tym, nawet jakby było na 0%, to by mi oddał 10 tysięcy, 3 lata, 10 tysięcy, prawda? Więc żeby się opłacało, żebym ja mógł, chciał oszczędzać pieniądze, to muszę dostać, powiedzmy, tak praktycznie, jakbym się dzisiaj dostał, 5%. 5-6%, ale jak już jest inflacja, która wynosi 10, to ja chcę 12% albo 13%. Bo jak wezmę 6%, to będę i tak 6%, bo jest, powiedzmy, jest 10 czy 12, będę 6% do tyłu. Bo co to znaczy inflacja? Inflacja doprowadziła do takiego spadku pieniądza, wartości pieniądza, że moje 100 zł co roku traci 12 zł, czyli złotówkę miesięcznie. Polityka ekspansywna zwana jest również polityką taniego pieniądza. To sytuacja, kiedy niskie stopy procentowe przekładają się na wzrost podaży pieniądza. Koszty kredytów spadają, dużo łatwiej jest je również dostać, przez co rosną inwestycje, jak również konsumpcja. Jeżeli rynek nie jest nadmiernie dotknięty interwencjonizmem, to są sprawy przejściowe, trudne, ale przejściowe. Natomiast jeżeli zostanie w międzyczasie jeszcze rzekomo dla ratowania ogólnej sytuacji gospodarczej kraju wpuszczony ten wirus informacyjny, czyli pusty pieniądz, to on za każdym razem wywołuje określone zaburzenia gospodarcze. Dlatego, że on powoduje powstawanie toksycznych inwestycji. Czyli takich przedsięwzięć, z których znaczna część nie ma szans na ukończenie. Tak się dzieje na przykład, kiedy stopa procentowa kredytu bankowego jest zaniżana w systemie bankowym w stosunku do stopy pożyczek z systemu pozabankowego. Bo w ramach działalności gospodarczej część środków przedsiębiorcy pozyskują na przedsięwzięcia, na ich rozpoczęcie, na ich realizację z systemu pozabankowego. W jaki sposób? Ano tam biorę coś w leasing, pożyczam od kogoś prywatnie, tam jakieś rzeczy, za to muszę płacić określone opłaty, czyli powstaje ta zapłata za wynajęcie kapitału, czyli właśnie ta rynkowa stopa pożyczek pozabankowa. W zdrowo działającej gospodarce stopa procentowa kredytu bankowego powinna być na tym samym poziomie. Jeżeli jest niżej, to znaczy, że mamy łatwy kredyt bankowy i nie musimy się starać w systemie pozabankowym, gdzie musielibyśmy przedstawić kontrahentowi bardziej rzetelny rachunek ekonomiczny. Im bardziej zaniżona stopa kredytu bankowego w stosunku do rynkowej, tym mniejsze wymagania od kredytobiorcy, tym bardziej fikcją jest biznesplan, który on musi przedstawić, bo kiedy ta stopa będzie zaniżona, kiedy banki będą miały bardzo dużo pieniądza wydrukowanego przez bank centralny do wypchnięcia na rynek w akcji kredytowej. Normalnym źródłem kredytu bankowego powinien być pieniądz z lokat przynoszonych przez lokatodawców, przez tych, którzy odkładają swoją konsumpcję bieżącą i wykorzystanie środków produkcji na inwestycje, oni odkładają to, zostawiają na rynku innym na korzyść wykorzystania tychże w przyszłości. Spodziewają się, że takie działanie dla nich akurat jest korzystniejsze. To jest źródło zdrowego kredytu, bo za takim pieniądzem stoi naprawdę określona pula towarów konsumpcyjnych i środków produkcji, z których rezygnują lokatodawcy na korzyść tych, którzy chcą wziąć te pieniądze w formie kredytu na działalność gospodarczą. Oni będą mieli bilety z pokryciem
przeciwieństwie do pieniądza z dodruku. Ja kilka lat temu odwiedziłem bank i tak w jakiejś tam sprawie i na sali obsługi klienta zauważyłem, że w stosunku do tego, co widziałem kiedyś, nie ma nigdzie reklam lokat. To mnie zdziwiło i tak w pierwszym okienku zapytałem panią, jakie oferują lokaty, więc pani była zszokowana w ogóle tym pytaniem, po czym ja nie dawałem za wygraną, odesłałam je do pokoju numer 21 na pierwszym piętrze. Oczywiście ja tam nie chciałem pójść i marnować czasu, no ale mówię, że panią, przecież to jest proste pytanie, no niech mi pani tam powie, jakie tam są mniej więcej te stopy procentowe, ile państwo dajecie za lokaty, tam na przykład, nie wiem, roczną, czy miesięczną. I ona w końcu wydukała, że w zasadzie to ich interesują, jeśli już to lokaty takie mniejsze, na przykład do 30 tysięcy, a tak już 100 tysięcy czy 300 to nie. Więc ja się zdziwiłem, bo to jest anormalna sytuacja, gdzie bank, który powinien witać lokatodawcę i chcieć jeszcze wynegocjować z nim no, dla niego lepsze warunki za większą kwotę, którą on udostępni kredytobiorcom zdrowego przecież pieniądza. No, to akurat była Polska, to ten pieniądz też nie był zdrowy, ale w normalnej sytuacji, tak? Gdyby nie było do druku pieniądze. Bank nie był zainteresowany pieniądzem z lokat. To skąd mają pieniądze na kredyty? No, odpowiedź jest prosta. Z dodruku. Mają masę pieniądza z dodruku do wypchnięcia, pieniądza pustego. I to jest właśnie ten łatwy kredyt, który prowadzi do błędnych, toksycznych inwestycji. Ludzie podejmują inwestycje, po czym okazuje się, że to są inwestycje oparte na tym pustym pieniądzu, o którym wspomniałem, za którym nie ma, dodrukowanym, za którym nie ma środków produkcji, a więc realnie one są nie do dokończenia. Zbyt duża ilość pieniądza goni zbyt małą ilość towaru. To ta zbyt duża ilość pieniądza to jest okradanie reszty obywateli, znaczy wszystkich obywateli. Bo jeżeli my wszyscy, załóżmy, mamy 100, ilość pieniądza u Polaków wynosi 100, jakiś tam jednostek. I teraz ktoś i towarów jest też 100. No jest równowaga, prawda? Jak 50, za 50 się kupi, to połowa towaru ubędzie, będą produkować nowe i tak. Ale jak towarów jest 100, a pieniędzy ze 100 się robi 130, no to natychmiast te ceny na te 100 muszą wzrosnąć, bo to, co mówiłem wcześniej, licytacja 9 chętnych na 10 mieszkań. 10 chętnych na 9 mieszkań. To jeden odpadnie. Albo będą się musieli jakoś podzielić. No, w przypadku mieszkań to jest dość łatwe, ale to wiadomo, że cena będzie wyższa niż gdyby było 10 dla 10. 10 mieszkań dla 10 nabywców. I teraz doszliśmy do takiej sytuacji, że w Polsce ludzie kupowali, dlatego że były niskie oprocentowanie, nie zdając sobie sprawy, tylko licząc na to, że takie niskie stopy procentowe będą dalej. Nie da się tak. Nie da się tak, takich niskich stop procentowych zrobić, ponieważ utrzymać, dlatego że w pewnym momencie tego pieniądza, można je utrzymać tylko nową podażą pieniądza. Tego pieniądza będzie tak dużo, że on będzie miał coraz mniejszą wartość. W związku z tym ceny będą tak rosły, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, że rynek nieruchomości się załamał nie dlatego, że ludzie nie chcą kupować, tylko dlatego, że nie są w stanie kupić. Takie ceny, tak ceny urosły, że ludzie nie są w stanie kupić. Nie wystarcza im pieniędzy. No i do czego to prowadzi taka polityka? Do tego, że ci, którzy dostarczają towaru, na który ludzi nie stać, a nie mogą go przecież subsydiować, prywatny deweloper nie może subsydiować domu, który go kosztuje 300 tysięcy, nie może go sprzedać za 200 tysięcy, prawda? Bo gdyby taniej sprzedawał, to oczywiście. No to może to zrobić państwo i państwo subsydiuje. I te tarcze ochronne to są właśnie takie dopłacanie do tej ceny, do nierealistycznej ceny, to powoduje jeszcze większą inflację. Jeszcze większy spadek siły nabywczej pieniądza. Strategia celu inflacyjnego w dużym uproszczeniu polega na tym, że bank centralny ustala optymalny poziom inflacji w danym okresie i za cel bierze osiągnięcie tego poziomu.
Polsce od 2003 roku obowiązuje cel na poziomie 2,5%, przy czym Rada Polityki Pieniężnej dopuszcza odchylenie od tej wartości o 1 punkt procentowy w dół lub w górę. W wyniku serii obniżek w 2020 roku stopa referencyjna osiągnęła poziom 0,1%. Doszło do takiego zaburzenia naturalnych procesów, że nie tylko, że ten pieniądz nie miał takiej wartości, jaką powinien mieć, tylko zaniżano jego wartość. Zaniżano. To powodowało, że ludzie chętnie pożyczali, bo ludzie mają to do siebie, pewnie, że w większości krajów świata cywilizowanych, pożyczki, kredyty, na przykład hipoteczne, są na stałe, mają stałe oprocentowanie przez 10, 15, 2, przynajmniej 10 lat, a do 30. U nas w Polsce nie mają. U nas w Polsce oprocentowanie kredytu zmienia się niejako w sposób ciągły. To nie jest polityka spójna. Ta polityka doprowadziła do tego, że masę ludzi się zapożyczyło i teraz z powodu inflacji, a nie z powodu pandemii, bo te pandemie to jest usprawiedliwienie, tak samo jak wojna Putina, prawda? To jest usprawiedliwienie, dlaczego my teraz nie będziemy mieli pieniędzy. Tutaj widzimy, że rząd podejmuje te działania na rzecz ochrony kredytobiorców i zobaczymy, na ile one będą skuteczne, bo wszystko zależy od tego, co będzie się działo dalej. Tak? Na ten moment wydaje się, że to jest jakaś pomoc, która gdzieś tam może ulżyć. Tu różnie jest to wszystko szacowane, czy to będzie wystarczające. Z pewnością trzeba będzie jeszcze nieraz gdzieś tą pomoc, moim zdaniem, modyfikować. Widzimy, że z drugiej strony los kredytobiorców też jest ważny dla samych banków, tak? Bo to są też jakby same banki są zainteresowane tym, żeby te kredyty były mimo wszystko gdzieś spłacane. Tak więc z pewnością czeka tutaj zarówno kredytobiorców, jak i nas wszystkich taki burzliwy okres. Tak? No na to trzeba się przygotować. Powiedział o tym zresztą sam premier Morawiecki, że czeka nas bardzo burzliwy okres w gospodarce. Jakby już przygotował nas zaraz po wybuchu wojny, że takie czasy właśnie nadchodzą. Tutaj w branży budowlanej mamy te trudności, które spotykamy wszędzie. Tak? Mamy rosnące ceny materiałów, rosnące być może nawet szybciej niż w innych sektorach. Mamy wielki odpływ pracowników, bo znaczna część tych pracowników to byli Ukraińcy, którzy też są, wiadomo, w wieku poborowym, czy muszą w tej chwili walczyć za swoją ojczyznę. Stopy poszły w górę. Mamy też problem z dostępnością różnego rodzaju materiałów, bo jak wiadomo, w wyniku zielonej polityki klimatycznej znaczna część tych stalowych, jakby znaczna część produkcji stali czy cementu i innych materiałów została przeniesiona do takich właśnie krajów jak Ukraina, gdzie w tej chwili produkcja jest bardzo mocno zagrożona. To wszystko sprawia, że jest ileś znowu takich czynników, które skumulowały się i piętrzą trudności. Już widzimy, że banki są w obecnych warunkach mniej skłonne do tego, żeby w ogóle kredyty udzielać. Zmieniła się zupełnie ta sytuacja na gorsze. Już nie mamy do czynienia z tą hossą i trzeba niestety będzie tutaj tak cały czas tej sytuacji doglądać w budownictwie, tak żeby nie uległo to żadnemu takiemu poważnemu załamaniu, bo od kondycji branży budowlanej siłą rzeczy zależy znaczna część całej gospodarki. Tak więc czeka nas tutaj też bardzo, bardzo dużo wyzwań w całym tym obszarze. Naprawdę procesy ekonomiczne odbywają się w takim porządku. Najpierw pracujemy przy czymś, żeby zdobyć dochód albo jakieś dobro. No więc mamy jakiś dochód. Część tego dochodu oszczędzamy, jest keynesizm, jest doktryną dominującą w dalszym ciągu w ekonomii. Nie sej. Dlaczego? Dlatego, że konsumpcją można sterować. W przypadku Polski i myślę, że całego świata tych przyczyn jest niestety w tej chwili bardzo dużo, bo one na siebie się nałożyły. Polska o tyle jest
w lepszej sytuacji niż większość świata, że my jednak żeśmy się przyzwyczaili do życia w trudnych warunkach i się bronimy. Żeby ustał jakby skutek, musi też być najpierw jakby załatwiona przyczyna. Musimy uprać się z przyczyną i tutaj rzeczywiście musimy zająć się wszystkimi tymi komponentami z osobna i to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim, tak jak pan powiedział, w jakim sensie spróbować wpłynąć na to, żeby Polska pomimo podjętych zobowiązań wobec Unii Europejskiej, ale również wobec społeczności międzynarodowej mogła znacząco ograniczyć, spowolnić wdrażanie tej całej zielonej agendy, ponieważ ona generuje naprawdę ogromne koszty przytłaczające dla nas.